Trwają rozgrywki Radomskiej Olimpiady Młodzieży. W tym tygodniu odbył się jeden finał. Publiczne Gimnazjum nr 13 było gospodarzem finałowego turnieju gimnazjalistek w siatkówce. To spotkanie o pierwsze miejsce. O złoto walczyły reprezentacje PG nr 13 i PG nr 22. Początek meczu należał do gospodyń, które prowadziły już nawet 5-0. Ale rywalki nie odpuściły, wyrównały, a nawet na krótko wyszły na prowadzenie. Potem jednak więcej do powiedzenia miały reprezentantki trzynastki. Nie przegraliśmy żadnego seta przez całą edycję tej Radomskiej Olimpiady Młodzieży. Są to dziewczynki, które trenują na 10 godzinach w 13, tutaj w 13 gimnazjum i grają w lidze kadetek. Reprezentacja PG nr 13 zwyciężyła 2-0. Siatkarki z PG nr 22 też miały powody do radości, bo srebrne medale to też duży sukces. Finał zagrały dziewczyny naprawdę wspaniale. Wisiało coś tam w górze, no ale to jest jednak jeszcze nie ten poziom. Większość dziewczynek mam po prostu takie, które nie grają w klubie. Trzecie miejsce i brązowy medal zdobyła reprezentacja PG nr 3. Pełna relacja w magazynie sportu szkolnego. Pierwsza emisja dziś po bloku Teledziennik.